Widzowie, zostałem hakerem. Jestem hakerem, ale tata wbija do mojego pokoju. Wyrzucam cię, mam ciebie dość. Nic nie robisz cały dzień. Jak to? Nie! Ja robię! Ja hakuję! To jest moje zajęcie! No, zawsze będziesz przegrańcem życiowym dla mnie. Nie, no ojcze, błagam! Jestem biedny i mam tylko $1. O! Cóż za zbieg okoliczności! Dom za dolara! Kupuję go! I teraz udowodnię mojemu tacie, że się myli, że będę najlepszym hakerem na świecie. Kupuję ten dom i kupuję wszystkie rzeczy z nim związane. Właśnie tak. Co my mamy tutaj? O, komputer. Hak. Idziemy hakować. Dobra, co my mamy teraz? Klikać jedynki zera, jedynki zera. Klikamy, jedynki zera. Klikam, klikam, klikam. Tak właśnie robi haker? Chyba tak. Okej, mam nadzieję, że to nie haker z Wojanowic. Okej, koniec. Teraz update'ujemy, uploadujemy kod i zobaczymy, co się wydarzy. Gdzie się hakuje? Może hakuje się na Wojanowice? Może pojawi się na Wojanowicach? Udało się! Jestem na Wojanowicach! Jest, widzowie! I teraz na Wojanowicach będę robił złe rzeczy, haha. Ale najpierw, słuchajcie, rozwinę się troszeczkę tutaj. Patrzcie, mogę kupić sobie drugie piętro. I co na tym drugim piętrze? O, siemano, co tam, mordeczko? Co tam? Okej, kupuję drugie piętro. Dzień dobry. I co my mamy tutaj? O, kolegę mogę kupić! Za $5? Serio? Można kupować kolegę za $5? Okej, nie wiedziałem, dziwne. Można kupić 2 razy cash na 10 minut. O, na pewno to kupimy. Dlatego kupujemy nawet na godzinę 2 razy cash, żebym dostawał 2 razy pieniążki cały czas. Okej, dziękuję bardzo. I w takim razie siadamy znowu do hakowania. Gdzie się teraz wkradniemy? Może na Palionowo? Dawajcie, na Palionowo się wkradniemy. Dawaj, czekaj, 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 jeszcze tu. Iść, iść, 010. Okej, uploadujemy kod. Niech to się stanie. Czy wkradniemy się na Palionowo? Zobaczcie, widzowie, wkradniemy się na Palionowo? 3, 2, 1. Udało się! Jesteśmy na Palionowie, widzowie. Let's go! I teraz sprankuję Paliona jako, nie wiem, hater. Hater to ja. Ho, 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 ho. Let's go! O, i mamy $5, więc możemy iść kupić sobie naszego ziomeczka. Siema, ziomo! I patrzcie! Zatrudniłem ziomeczka, który też będzie teraz hakował. Uuu, jaką założył bluzę, zobacz. Error. Jakiś error, który mu wyskoczył. Mordeczko, musisz wcisnąć jakąś komendę. R1 musisz kliknąć, okej. Tutaj można kupić drugiego ziomeczka za $28. Git! W takim razie chodźmy, zaróbmy na kolejnego ziomeczka. Mamy tu upgrade, spójrzcie. Możemy za $9 albo za 7. O! Wi-Fi adapter, typing speed, okej, czyli szybkość pisania naszych kodów, okej, 0, 0, 1. I sprawdźmy, ile teraz zarobimy. Mam nadzieję, że też całkiem sporo, uwaga. Uwaga, już prawie. Pytanie, skoro włamaliśmy się na Wojanowice, włamaliśmy się na Palionowo, gdzie teraz się włamiemy? Uwaga, zobaczymy. Okej, w sumie to nawet nie wiem, dokąd się włamaliśmy, chyba do mojego normalnie komputera. Okej, mamy $12, ej, to nawet spoko zarobiliśmy. O, i mamy 5, patrzcie, 5 victims, czyli 5 poszkodowanych. Aha, czyli my robimy złe rzeczy. A no tak, bo jesteśmy hakerami, więc robimy złe rzeczy. A co to jest? Ult Hacker. Kupuję to za 500 robuxów, co to jest? Okej. Co to będzie? Jakiś gigamocny haker, który nam wszystko rozwinie? Tak, patrz na to! Jakiś mega zaawansowany haker. I to jest chyba prawdziwy haker z Wojanowic, patrzcie. I on tutaj ogarnia jakieś rzeczy. Jakiś mega, 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 mega mocny kod wpisuje. I patrz, zarobił mi $40, co? Okej. I za 1 000 000 pieniążków możemy udowodnić mojemu tacie, że się myli. Haha, okej. I chodźmy sobie w takim razie kolejnego ziomeczka, który kupić mojego przyjaciela. Uploading code, okej, czyli on też tutaj jeszcze się rozwija. Bardzo dobrze, ej, czekaj, to w takim razie, widzowie, możemy klikać sobie upgrade'y, ponieważ mamy już pieniążki na to. Hack skill, more money per hack, okej, kupujemy to, więcej pieniążków za każdego haka będziemy dostawać. Dziękuję bardzo. Typing speed, nie, wifi, friends upload hacks faster. Okej, czyli moi ziomeczkowie tutaj będą szybciej uploadować haki. Dobra, rozwiniemy sobie to też mega mocno. Okej. I kupmy sobie jeszcze... O, to już nie mogę niestety. Czy ja mogę kupić sobie cash? Sprawdźmy. O, jesteśmy w domku. Dobra, czy jest tutaj jakiś cash do kupienia? O, auto hack. Automatically hacks all player on your computer. Okej, czekaj. Automatycznie hakuje wszystkich graczy na moim komputerze. Ja chcę to kupić, widzowie. Nie mogę tego kupić, dlaczego? Instant hacking, mogę to kupić, a tamtego nie. Upgraded servers. O! Moje serwery sprawiają, że się nie psują. A co, moje serwery mogą się zepsuć? Ej, dobra, to jestem tego mega ciekaw. Sprawdźmy, co się stanie, jak moje serwery się zepsują. Bo tutaj są moje serweryki, widzowie. Okej, mamy kolejnego zioma, który tutaj ogarnia. Ej, wstawaj, mordo, co ty śpisz? Co ty śpisz? Co ty, gościu, robisz? Nie możesz spać. Tutaj się pracuje, ciężko się pracuje. Upgrade'y
i kupujemy kolejne skille, żeby wiecie, szybciej się rozwijać. Okej, dziękuję bardzo mordeczko, kupuję sobie jeszcze tutaj szybkość, dziękuję bardzo. I w takim razie hakujemy teraz my. Jestem mega ciekaw w takim razie, ile zarobimy my na tych hakach. O, pięknie. Zarobiliśmy i słuchajcie, klikamy. A, bo ja nie mogę klikać byle jakich liczb. W sensie 0 i 1. Muszę to w odpowiedniej kolejności klikać. Dobra, zarobiłem 137, więc mogę jeszcze raz tutaj zupgrade'ować coś. I nawet kilka razy, patrzcie. Elo! I jeszcze to, dziękuję bardzo. W takim razie hakujemy. 0, 1 nie klikamy, 0. 0, 0, 0. Same zera! Okej, bardzo szybko to wpisaliśmy ten kodzik. Ej, co? Słyszałem wybuch, widzowie. Wydaje mi się, że wybuchł mój serwer. Przeciążony po prostu jest. Okej, dostałem pieniążki, dziękuję, ale w takim razie musimy iść. Patrz na to. Serwer się zepsuł! Dobra, musimy naprawiać. Dobra, naprawiamy serwerek. Siema, ziomo. Okej, już wszystko działa. Dobra, dobra. Możecie spokojnie sobie działać dalej. O, i kolejne zarobki. Dziękuję, dziękuję. Kupujemy kolejnego ziomeczka. Dzień dobry. O, menadżer. I ten menadżer prawdopodobnie będzie sprawiał, że te ziomy nie będą usypiały. Dobra, co można tutaj jeszcze kupić? Gives you 2 razy extra victim super. Okej, czyli dwukrotnie więcej daje nam pokrzywdzonych osób za każdego haka. Nie wiem, co dokładnie dają pokrzywdzone osoby. Become pro athlete. A, czyli będziemy szybciej biegać. Spoko, zostańmy pro atletom. Dziękuję bardzo. I w takim razie, co możemy jeszcze kupić? No, ja bym chciał kupić autohack wszystkich, że autohakuję wszystkich, ale to chyba za bardzo nie będzie działało. Ej, co jest? Czemu śpicie? Wstawać, wstawać, do roboty. Dobra, ja muszę zatrudnić menadżera, który będzie tutaj was kontrolował. Właśnie tak, menadżer tutaj się pojawił. I patrzcie na to, widzicie jaką ma pozycję? Ma pozycję skupienia. I teraz będzie wszystko kontrolował, będzie sprawdzał, czy ktoś będzie zasypiał, czy nie. Okej, mam nadzieję, że niektóre nie będzie zasypiał. Dobrze, chodźmy sobie w takim razie sprawdzić. O, patrz, 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 widzisz? Obudził gościa. Dobra, co możemy dalej zrobić w takim razie? Ponieważ, no, kupiłem już wszystkich ziomeczków. I za bardzo brakuje mi tutaj pomysłu, co dalej robić w takim razie. Typing speed klikamy. Klikamy sobie tutaj, to rozwijamy, rozwijamy to, rozwijamy to. Naprawdę bardzo dobrze się rozwinęliśmy. Można teraz hakować kogoś. 1K, 0, 0, 0, 1K, 0. Pięknie, ile dostaniemy pieniążków za zhakowanie kolejnego komputera? A co to jest za karteczka w prawym dolnym rogu? Okej, to są przekreśleni rodzice, on chyba jest bardzo zdenerwowany na tych rodziców. Elo, zarobiliśmy, ale bardzo mało, więc no niezbyt kolorowo. 0 na 3 zakończenia, czyli tutaj mogą być 3 zakończenia. Dobra, kolejne upgrade'y zróbmy. Albo czekaj, sprawdźmy sobie na początku, czy tutaj pojawiło się coś nowego. No słuchajcie, nie ma żadnego nowego pomieszczenia, więc co my mamy teraz robić? O, patrz, mogę za 100... ziomów kupić, wow, czyli ja musiałem kupić to coś, żeby przejść dalej. Expansion 500 potrzebujemy dolarów, dobra, proszę zarabiać dolarsony, bo ja tutaj nie będę czekał cały dzień na to, okej? Okay? Proszę zarabiać dolarsony. O, dziękuję bardzo, zarobili. Dzień dobry, a i to jest drugi serwer, więc teraz będę musiał uważać, żeby dwóch serwerów nie wywaliło. To akurat trochę lipa. Dobra, ale spoko, możemy kupować kolejnego ziomeczka. O, patrz, menadżer obudził tego zioma. Bardzo dobrze, menadżer kontroluje tutaj wszystko. W takim razie, chodźmy sobie troszeczkę tutaj rozwinąć nasze umiejętności, naszych programistów. Uwaga, hack skill zwiększamy. I jeszcze raz hack skill i może jeszcze kupię to. Okej, bardzo dobrze. No i w sumie w ten sposób bardzo dużo zarabiamy. Czekaj, czy ja coś słyszałem, że coś się zepsuło? Nie. Wydawało mi się. Dobra, bierzemy sobie kolejnego ziomeczka, kupujemy. Elo! Siema, ziomo! Lecisz z tematem! Okej, mamy 150 poszkodowanych, więc możemy kupić lodówkę. Oj, w lodówce monsterek. No to niezła lodówka. Okej. Ej, co jest? Znowu wywaliło serwer. No nie wierzę. Dobra, trzeba naprawiać. Okej, wiecie co, widzowie? Ja chyba faktycznie kupię tego Game Passa, który sprawia, że wszystkie serwery będą pięknie tutaj ładnie działały za 200 robuxów, żeby po prostu mieć spokój, co nie? Żeby mieć spokój, żeby co chwilę nie naprawiać tych serwerów, no bo z tymi serwerami, no muszę przyznać, jest dużo zabawy. Okej, dziękuję bardzo i idziemy dalej. 500 dolarsonów kupujemy kolejnego zioma, który tutaj będzie rozwijał nasze rzeczy. O to właśnie chodzi. Zarobiliśmy łącznie 1000 dolarów, więc można kolejnego zioma tutaj ogarniać. Dziękuję bardzo. I za 1100 dolarów mamy kolejnego. O, i można tutaj kupować jakieś kolejne rzeczy. Dobra, za 300 poszkodowanych, ale my mamy tylko 250, ale spoko, rozwiniemy się. A co to jest? Electric car za 10 tysięcy poszkodowanych. Nice. Siema, sąsiedzie, jak tam się hakuje? Mam nadzieję, że dobrze się hakuje, do widzenia, sąsiedzie. Gdzie pan sąsiad idzie? Co, on idzie gdzieś na samym końcu? Co jest na samym końcu?
Okej, tam nic nie ma, ty. Ej, tam coś jest. Patrz, faktycznie on gdzieś poszedł. Dobra, zobacz, to jest jakiś ziomo. Się nazywa Nubek, to ty. Nubek, co tam? Dzień dobry, kim pan jest? Co pan tutaj robi? Czemu pan jest w takim garniaku? Co jest, on gada z tym ziomem? Halo, halo, o, siema. Goj, odejdź albo cię zabiję. Kim ty jesteś? Rozwalam ludzi za kasę. Czy mogę cię zatrudnić? Okej. Za 2 miliony mogę go zatrudnić. Zatrudnij. Ale ja nie mam 2 milionów. On powiedział okej. Dobra, słuchajcie, nie wiem, o co tutaj chodzi. Nawet nie mam tyle pieniędzy. Okej. Mamy 2000 pieniążków, więc te pieniążki możemy wykorzystać. Ej, no serio. Co tutaj śpicie? Wstawać, nie gadać. Proszę, wstawać i nie gadać. Dobra, kupujemy kolejnego zioma, która jest za 1450 kolejne, więc zaraz go kupimy, ponieważ już prawie tyle mamy. Ej, co jest? Pan Kurczak? Co pan Kurczak tutaj robi? Ej, dobra, pana Kurczaka się tutaj nie spodziewałem. Zostało nam tylko 3 dolary. O, dobra, mamy. I elo, mamy kolejnego zioma. 2000 potrzebujemy, żeby kupić ostatniego ziomeczka prawdopodobnie. I potem zostanie nam już tylko menadżer. O, nie wierzę, kto mi tutaj znowu śpi. Wstawać. Dobra, może troszeczkę się rozwiniemy w takim razie, bo trochę wolno to po prostu idzie. Więc 200 na to, 150 na to, 200 na to i jeszcze 200 na to. Okej, troszeczkę szybciej. Okej, możemy kupić kolejnego ziomeczka i teraz zostało nam kupić menadżera. I ten menadżer jest tutaj bardzo potrzebny, ponieważ wszyscy tutaj zasypiają. Ja muszę ich cały czas kontrolować. Nie mogę tak żyć, widzowie. Ja muszę zajmować się swoimi rzeczami. A tutaj musi być menadżer, który będzie zajmować się nimi, co nie? Jak będą zasypiać. Uwaga, no pewnie na bank ktoś za chwilę tutaj zaśnie. Okej, mają szczęście. Nikt nie zasnął, ale w tym momencie już nie będą mogli zasypiać, ponieważ w tym momencie zrespiłem tutaj. Wow, jaki menadżer. Okej, i widzicie, od razu kogoś obudził. I teraz patrzcie na to, kupuję kolejną dekorację. A za 2000 poszerzenie domku jeszcze bardziej. Więc w sumie zaraz będziemy mogli to sobie kupić. Tylko w sumie zauważyłem, że znacznie więcej pieniążków dostaję, od kiedy upgrade'uję cały czas hack skill. Trzeba to rozwijać non-stop. To jest najbardziej opłacalna rzecz. Nic innego tak bardzo się nie opłaca, jak więcej pieniążków za każdego haka. Dzięki temu, o, patrzcie, mogę kupić kolejne. Mamy już 47 pieniążków za każdego haka, więc bardzo dobrze. Potem dopiero będziemy rozwijać szybkość pisania i tak dalej. Chociaż w sumie na obecną chwilę... A nie, potem, bo tutaj jak widzicie zwiększenie tego, no po prostu będziemy więcej zarabiać dzięki temu, co nie? I to jest od razu widać różnicę. I już możemy kupić kolejne. Patrz! 55 pieniążków dostajemy! Za każdego update'a też dostajemy więcej pieniążków z kolejnym upgrade'em. Więc wszystko działa perfekcyjnie i w tym momencie, słuchajcie, mamy już 63 dolary za każdego haka, więc bardzo dużo. I za chwilę będziemy mieć 100 dolarów, a potem jeszcze więcej i jeszcze więcej. Okej, może byśmy sobie już kupili powyższenie? Nie! Jeszcze nie kupimy. Idziemy najpierw więcej pieniążków. Musimy tutaj zarobić. Właśnie tak, dlatego idziemy i kupujemy. Za 3000 to już kosztuje. Co? Dobra. A się nie cackam, kupuję, let's go. 73 teraz dostajemy dolary. Czałem wybuch, chyba komuś wybuchły serwery. Dobra, chodźmy kupić, może jednak dalej po prostu rozwiniemy się troszeczkę. Elo! Wow, tutaj od razu jest menadżer? Ty, jakbym wiedział, to od razu bym to kupował. Okej, nie chciałem tego kupować, bo się martwiłem, że właśnie menadżera nie będzie. Chociaż czekaj, czy ten menadżer żyje? Czy ten menadżer kontroluje ich tutaj? Ty, on jest inny niż te wszyscy tutaj poprzedni menadżerzy. Inaczej się zachowuje, o co ci chodzi, menadżer? Co, ty masz jakiś problem? Ej, menadżer, o co ci... I patrzcie na to, let's go! Mamy kolejnego zioma, 4000 teraz kosztują kolejne ziomki tutaj do ogarniania. Jestem ciekaw, co jest za kolejnymi drzwiami. Widzicie, tu mamy jakieś zakazane drzwi. Musimy tam sprawdzić, co się znajduje. Ale najpierw oczywiście jeszcze bardziej rozwiniemy sobie nasze hakowe skille. W sumie moglibyśmy Wi-Fi adapter też sobie rozwinąć. Tak, rozwiniemy sobie, mamy dużo pieniążków. Elo! I teraz właśnie, widzicie, rozwinęliśmy te rzeczy, ponieważ szybciej zarabiamy. Można je kupować. Dobra, możemy kupować, patrz na to, kolejnego hack skilla, dzięki czemu zarabiamy już ponad 100 dolarów za każdego zhakowanego, za każdą zhakowaną osobę. Okej, mamy tutaj basen, widzicie, kupiliśmy sobie basen, kozacko. Zaraz będziemy mogli kupić sobie player billboard. No to normalnie nice, będziemy mieć własny billboard tutaj, o to chodzi. Idziemy kupić ziomów tutaj. Dzień dobry, mam nadzieję, że wszyscy pracują. No ładnie, wszyscy pracują, okej. W takim razie kupuję kolejnego ziomeczka. Elo? I co tam, ziomeczku? Pracujesz? Mam nadzieję, że tak. Dobra, za 10 tysięcy jest kolejny? Ej, dobra, to jest coraz droższe, nie? Uuu, dobiliśmy 1000 poszkodowanych! Więc teraz będę mógł kupić sobie właśnie mój billboard. Elo! Huhu!
Patrz na to, wujon team! Widzowie, zapraszam do sklepu wujonshop.pl. To jest właśnie mój nowy billboard, który sobie postawiłem w Roblox. Widzicie? Wszyscy stawiają jakieś billboardy w jakichś miastach dużych, co nie? A ja stawiam sobie normalnie w Robloxie. Elo! Widzicie? O to właśnie chodzi. Walić te wszystkie jakieś billboardy słabe w miastach. Tutaj mamy billboard na Robloxie. Let's go! Okej, i patrzcie. 10 tysięcy i kupujemy kolejne rozwinięcie. Let's go! Dostajemy teraz 150 pieniążków za każdego pojedynczego haka. A tak naprawdę dostajemy 300, ponieważ mamy razy 2. Więc patrzcie, zaraz nam coś tutaj ktoś wyhakuje. I zobaczycie, ile dostaniemy pieniążków. 300 pieniążków! Właśnie o to chodzi. Dlatego warto rozwijać to jeszcze bardziej. Ej, patrz na to, ten menadżer tutaj nie pracuje. Ja myślałem, że on ich tutaj budzi, a on tutaj nic nie robi. Co to za menadżer? Ej, dobra, zwalniam cię, menadżerze. Ty nic tutaj nie pomagasz. Okej, zatrudniam jeszcze jedną tutaj osobę i musimy tutaj koniecznie jak najszybciej ogarnąć menadżera, ponieważ ten menadżer jest jakiś oszukańczy menadżer. On nie działa prawidłowo. Dobra, dzień dobry, kim pan jest? Co pan tutaj szuka? Co pan robi u mnie w mojej hakerowni? Proszę się stąd wynieść, ponieważ to jest moja hakerownia, okej? Okay? Muszę zatrudnić kolejnych pracowników. I jeszcze kolejnych. O to właśnie chodzi. Patrz, mogę zatrudnić menadżera za 15 tysięcy, a przecież tutaj menadżer stoi. No to o co chodzi? To jest jakiś, nie wiem, stojak menadżerowy? Udający menadżer? Co to jest? Jestem nowym menadżerem. Dzień dobry, panie menadżerze. Dobrze, to w takim razie proszę ich wszystkich budzić, kiedy będą spali, okej? Okay? Zaoszczędzę w ten sposób 15 tysięcy. Nie będę musiał wydawać na menadżera. Patrz, on faktycznie obudził go. Spójrzcie. Jak ktoś tutaj tylko zasypia, ten ziom go budzi. O, patrz, faktycznie. On tutaj działa. Ten ziomal mi pomaga. Dziękuję, ziomal. Patrz, 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 patrz. On go obudził! To jest mój nowy menadżer! Nie sądziłem, że inne osoby mogą tutaj pomagać tak mocno. Okej, okay. W takim razie kupujemy tego menadżera, ale on już będzie niepotrzebny, ten menadżer. Idziemy, dobra, kupujemy kolejne przejście za 12,5 tysiąca. Dzień dobry, co to jest? Ale mogę sobie tutaj rozbudować pokój. Dzień dobry, ale ładnie to wygląda. Wow! Ej, co tu robi Heisenberg? Halo? Co pan tu robi? Dobra, co tutaj jest? Tutaj już nic niepotrzebne. Drugie piętro. O, można drugie piętro robić. 21 tysięcy i kolejny ziomal. Dzień dobry, ej, ziomo, jak chcesz przejść, to tutaj cię potrzebuję. Tutaj cię potrzebuję, o. I tutaj możesz ich kontrolować. On napisał, będę go pilnował. Dzięki, odpiszę mu. Dzięki. Patrz, on go pilnuje naprawdę. Ej, nie wierzę, że mam swojego własnego prywatnego menadżera tutaj. Nie musiałem go zatrudniać. Pozdro, ziomo. Dobra, nie sądziłem, że to będzie tak kozackie. I zatrudniamy kolejnego zioma. I teraz słuchajcie, jesteście tutaj kontrolowani przez mojego widza, więc radzę się tutaj nie ruszać. Do widzenia. Dobra, a my w tym czasie możemy sobie tutaj pójść i rozwijać bardziej nasze wszystkie upgrade'y. Okej, okay, idziemy sprawdzić, co tam u mojego menadżera. Czy on go tutaj... On go tutaj kontroluje. Nie wierzę. To jest tak kozackie. Się go czy spali? Zobaczymy, czy moi pracownicy tutaj spali. Pisał, grzeczni są. Napiszą, mają szczęście. Mają szczęście. Okej. Okay. I kupuję kolejnego w takim razie. Nie wierzę. O, patrz, widzisz. Spał i dostał za swoje. Jest, kupujemy kolejnego, dzień dobry. Ale już jesteśmy tutaj rozwinięci. Wróciłem po chyba jakichś 4 minutach. I słuchajcie, nasz menadżer tutaj cały czas ich kontroluje. Więc bardzo się z tego powodu cieszę. A tutaj przy okazji mamy 60, mamy łącznie 150 tysięcy, które zaangażujemy w rozwój naszego ziomeczka. I patrzcie na to, mogę kupić kolejnego menadżera, ale powstrzymam się. Nie kupię, ponieważ ja już mam mojego menadżera. Więc po co mi jakikolwiek kolejny. Idziemy teraz kliknąć upgrade'y i rozwinąć się właśnie tutaj, ponieważ będziemy w ten sposób zarabiać więcej pieniążków. Elo! Zarabiamy teraz 310 dolarów za każdego haka. Mamy razy 2, więc znacznie więcej. I jeszcze 360 dolarów, więc naprawdę teraz będziemy wyciskać tyle pieniążków, ile się tylko da. Jeszcze raz, 413 teraz dostajemy. Kolejny hack skill kupujemy. Cały czas pakuję jak najwięcej właśnie w ten hack skill, żeby mieć więcej pieniążków. I elo, jeszcze wifi adapter kupimy. O lol, czemu ja tutaj mam flopę? Patrzcie, widzowie, kupiłem flopę, co się dzieje? Dobra, pora, żeby Tugal sobie troszeczkę odpoczął. Dlatego kupimy tutaj menadżera, który mu troszeczkę pomoże. O, proszę bardzo. I patrz, on uderzył zioma, więc... O, kolejnego uderzył, patrzcie. Ej, to jest Palion! Co tu robi Palion? Okej, okay. Ej, co jest?
jest! Menadżer Simon! Okej, okay. Menadżer teraz tutaj przejął pałeczkę i ma jakiegoś fajnego słonika. Okej, okay. Mamy za 3000 kolejne piętro. 10. Nie, to kosztuje 100 tysięcy, co? No dobra, trzeba troszeczkę poczekać. Napisał, idę na urlop. Pozdro, Tugal! Urlop jest dla ciebie jak najbardziej wskazany. Ej, patrz! Zrobił jeszcze, trzymaj się. Tugal jest kozakiem, naprawdę. Tugal mi tutaj tak pomógł, że pozdro dla Tugala. Widzowie, serduszko dla Tugala, a my lecimy teraz z kolejnym powiększeniem naszej hakerowni. Za 100 tysięcy kupujemy drugie piętro. Ej, które to już jest drugie piętro? To już jest trzecie piętro. Dobra, co my tutaj mamy? Imposter! Możemy kupić impostera. A tutaj możemy kupić swojego kolejnego pracownika, ale nie kupujemy go, ponieważ Tugal poszedł na urlop, więc gdyby ten pracownik zasnął, no to niestety nic już wtedy nie zrobię. Dlatego, słuchajcie, idziemy upgrade'y i teraz wszystko pakujemy znowu właśnie w upgrade. Najpierw zainwestuję w Wi-Fi adaptery, amplifery, okej, okay, czyli będzie po prostu szybciej, będą przesyłać te wszystkie rzeczy o pół sekundy. Chyba że jeszcze kupimy jedno, będą przesyłać łącznie o prawie sekundę szybciej. Dziękuję bardzo i wszyscy teraz będą szybciej zarabiać pieniążki, o to chodzi. Bym chciał, mógłbym już nic nie rozwijać i od razu udowodnić rodzicom, że byli w błędzie. Ale nie wiem, czy to zrobimy, może zrobimy 2 miliony i najpierw przejdziemy tam do tego ziomeczka, który chciał za 2 miliony zlecić zabójstwo. O, siema ziom, mój nowy menadżer? Zobaczymy, czy to będzie mój nowy menadżer. Siema, pozdro ziomo. Kontroluję tego tutaj typa. On chyba jest moim nowym menadżerem. O, co jest? Tutaj jest winda. Przyjechałem na jakieś wyższe piętro, okej, okay. Czy ja mogę tutaj wejść w takim razie na górę? Ej, nie mogę, czemu? Co tutaj jest? Top antena. Top radar za 3 miliony. Czyli tu jest jakieś inne zakończenie za 3 miliony. Okej, okay, jestem mega ciekaw, co to jest. Zejdźmy sobie w takim razie niżej. Dzień dobry, i tutaj mamy naszego ziomeczka. Ale nie, 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 nie zatrudniamy go, ponieważ jak mówiłem, nie mamy menadżera, więc najpierw ogarniamy menago. Upgrade'y 120 tysięcy za kolejny rozwój. Dziękuję bardzo, zarabiamy znowu więcej. Kolejny upgrade, dziękuję bardzo. Już 600 tysięcy, więc w sumie mógłbym poczekać i kupić sobie zakończenie, które jest właśnie tutaj. Ale zastanawiam się, czy to robić. Czy to robić? Może po prostu jeszcze bardziej się rozwiniemy, jeszcze bardziej zhakujemy tutaj innym komputery. Zarobimy więcej za to mamony. No przyspieszymy tutaj też pracę. Patrzcie na to, wystarczy, że tutaj to dokupimy i będziemy mieć mega przyspieszoną pracę wszystkich naszych hakerów. Patrzcie, już tylko 5 sekund zajmuje im wrzucenie haków na dyski twarde tych wszystkich poszkodowanych osób. I teraz pytanie, no właśnie. Mamy 3 zakończenia. Które zakończenie wziąć? To zakończenie? Czy może jakieś inne? Dobra, czekajcie, mamy tutaj trampolinę. Wow! I patrz, możemy tą trampoliną dostać się na samą górę. Dzień dobry. I tutaj mamy dalszą część naszego domku tam na samym końcu. Mamy tutaj jeszcze taki, o, blobux, coś takiego. Idziemy sobie wyżej, mamy kolejne piętro tutaj za 5000. O, zaraz będzie 5000, uwaga, 3, 2, 1. No, 3 nam brakuje, 1 nam brakuje. Mamy! Among Us, kupiłem Among Usa. I teraz patrz, kupujemy kolejnych ziomów. A mamy tak dużo pieniążków, że kupiliśmy od razu 3 na raz. Więc teraz przyda... O, jest Tugal! Tugal się pojawił. Siema, potrzebuję menadżera. Dobrze, że się składa, że tutaj przyszedłeś. I need menago. O, i już miesz stać na kolejnego zioma, więc bardzo dobrze. Ej, mega szybko się rozwijam. O, napisał, wróciłem z mojego urlopu. No to witamy serdecznie. Idealnie, w takim razie kupujemy kolejnego zioma i patrz, następny menego za chwilę. Patrz na to, Tugal ich tutaj mocno kontroluje. Ale spoko, zatrudniamy w takim razie menadżera. Troszeczkę taki urlop mu zrobimy znowu kolejne. I za 10 tysięcy, nie, trzecie piętro za 10 tysięcy kosztuje. Nie mam tyle tych poszkodowanych. Może zatrudnimy tego prywatnego zabójcę, co nie? Musielibyśmy zarobić 2 miliony. Jesteśmy i mamy zarobione 2 miliony, więc słuchajcie, odzywamy się do tego gościa. Kim jesteś? Znowu się go pytamy. Rozwalam ludzi za kasę. Okej, okay, czy mogę cię zatrudnić? Za 2 miliony. Zatrudnij. Dobra, okej. Okay. Co? Nie! Gotcha! Nie! Czy ja rozwaliłem ta... Nie, to jest złe zakończenie! To jest złe zakończenie, widzowie! Nie sądziłem, że coś takiego się wydarzy. Myślałem, że nie wiem, rozwalimy jakiegoś gościa, który da nam dostęp do większej bazy danych, czy coś w tym stylu. Nie chciałem takiego zakończenia. Okej, okay, dobra, to była przesada. Ej, ale nadal mamy pełno kasy, patrzcie. Nadal mamy milion pieniążków. Więc teraz możemy wykorzystać kolejne zakończenie i po prostu... Elo, powiedzieć tacie, że...
że się skończyło, że osiągnęliśmy dużo. Udowodnię tacie. Patrz na to! Jaką furą podjechałem! Kto to? A to twój syn, zobacz! Zobacz, zobacz, jaki jest zahajpowany tym, że jestem bogaty. Ciężko pracowałem, żeby udowodnić, że się mylisz. Daj mi trochę pieniędzy! Wiesz dobrze, że dobrze cię wychowałem. O lol. L ratio plus cop. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło z tym autem? Okej, return lobby. Okej, czyli wydałem milion i to były 2 na 3 zakończenia. Można zrobić jeszcze trzecie zakończenie, patrzcie. A, czyli to nam nie zresetowało całego progresu. Już myślałem, że nam cały progres zresetuje i tego się troszeczkę martwiłem. Słuchajcie, już prawie mamy to skończone. Ej, chociaż czekaj, co tutaj? Mogę za 9000 kupić jakieś tutaj rzeczy. No ale niestety, no musimy poczekać. Trzecie piętro dopiero się odblokuje, jak odblokujemy wszystkich naszych tutaj ziomów. Potrzebujemy jeszcze 2000, za dużo. Mogę upgrade'y w sumie kupić, ale no to sporo już kosztuje, powiem wam widzowie. Ale dobra, kupmy. Dostaliśmy, okej, troszeczkę więcej będziemy zarabiać, spoko. Tutaj troszeczkę szybciej będziemy też to ogarniać, spoko. Możemy też hakować sobie przy okazji. Słuchajcie, jesteśmy już tak blisko, patrz na to. Stoimy tutaj razem z Tugalem i Tugal jakieś dziwne pozycje robi. Ale patrzcie na to, mamy już 10 tysięcy, kupujemy trzecie piętro za 230 tysięcy i lecimy. Tugal idzie mi tutaj pomóc, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Kupuję od razu sobie tutaj ładne obrazy, dzień dobry. I od razu kupuję sobie zioma. Dobrze, że zaoszczędziłem troszeczkę pieniążków, to teraz będę mógł praktycznie wszystkich kupić od razu. I patrz, oho, Tugal ma już zajęcie, powodzonka. Ej, spójrzcie, tutaj jest jakieś kamery, CCTV normalnie będzie tutaj podglądane. Oho, Ohio, oho. I patrzcie na to, prawie dostaliśmy się na górę. Co to jest na górze? Nie możemy jeszcze tam wejść. Dobra, jestem mega ciekaw, co tam będzie. Najpierw musimy kupić tego jeszcze tutaj jednego ziomala, którego już w tym momencie zarobiliśmy, więc dziękuję bardzo. I menadżer jest za 600 tysięcy, więc po menadżerze prawdopodobnie będzie można przejść na samą górę. I patrzcie, tutaj jest jakaś top antena. I za 3 miliony top radar. O nie, trzeba będzie jeszcze zrobić pieniążki. Okej, mamy 600 tysięcy i kupujemy menadżera. I teraz nie wierzę, musimy mieć 14 tysięcy, żeby... O, czekaj, czy to jest potrzebne? Tak, to jest potrzebne, żeby przejść dalej. Serio? No way, nie dam rady, no. Menadżerka, to jest menadżerka, więc ona tutaj będzie ich tutaj kontrolować. O to właśnie chodzi. Ej, a ten gościu, co on ma za miecz? Jakiś przeogromny. Za dekorację 14 koła, no niestety. Będzie to troszeczkę kosztowało. Widzowie, po 5 latach udało się. Nie dość, że mamy 5 milionów pieniążków. Tugal tutaj już czeka, cały czas z nami tutaj był. I mamy 14 tysięcy poszkodowanych i kupujemy to. O, kupiłem. Naprawdę coś takiego kosztowało, 14 tysięcy. Ile to kosztuje? 650. Dobra, kupiłem. Przechodzimy, wchodzimy na górę. Dzień dobry. Top antena jeszcze kupujemy. I mamy tutaj ostatnią rzecz za 3 miliony. Zakończenie ostatnie. Dobra, patrz tu, Gal. To twoja i moja i widzów zasługa. Lecimy. 3 miliony. Co teraz możemy tutaj zrobić? Ojejku, co to jest? Jakaś antena. O co tu chodzi? Można tu kliknąć coś? Okej, już wiem, co zrobić. Musiałem coś poszukać po prostu. Dobra, czekaj, spróbujmy to, okej. I patrz, w tym miejscu jest ukryta bateria. Musimy tą baterię zebrać i wtedy dopiero będziemy mogli aktywować tą antenę całą. Dobra, spróbujemy to chwycić. Ale już wiemy, o co chodzi w takim razie. Już się nie mogę doczekać. Zebrałem. I czekaj, czy to była jedna bateria? Tutaj jeszcze jest kolejna bateria, okej, czyli trzeba zebrać wszystkie baterie. Dobra, mam następną baterię. Wow, co to jest? Jakiś kod dziwny. You found Maxwell Edekat. Dziękuję bardzo, dostałem jakieś ściągnięcie związane z tym kotem, nice. Jesteśmy gotowi, po takim okresie czasu. To było bardzo ciężkie, to było bardzo ciężkie, żeby to dokończyć, ale udało nam się. W takim razie wchodzimy na górę. Ej, pobudka, no właśnie, co ty menadżer, tutaj nie kontrolujesz? Okej, jesteśmy ready, patrz! Tugal już tutaj gotowy, let's go, lecimy z tematem, włączamy moc. O nie, ile to się ładuje. Słuchajcie, i? Uda się? Uda się? Klikamy i uwaga! Dobra, ładuje się chyba moc. Ładuje się moc, co się z tym dzieje? Wow, jakiś laser w powietrze został wystrzelony. I co? You stole the moon? Ukradłem księżyc! Co? Wow, dobra, ukradłem księżyc, o co tu chodzi? Let's go, Tugal, przeszliśmy grę, uhu! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma, kliknij, kliknij, kliknij.